Kolejny temat w naszej wędrówce z ojcem Jackiem Woronieckim dotyczy tego, o co powinniśmy się modlić. Zarówno tego, o co powinniśmy się modlić dla nas samych, jak i tego, o co powinniśmy modlić się dla innych. To są oczywiście tematy, które są ze sobą mocno związane, jednak one nie są identyczne, nie są tożsame, ale o tym powiem za kilkadziesiąt minut. A jak zwykle, zanim przejdę do właściwego omówienia tego zagadnienia, które chcę omówić, to wpierw chciałbym położyć pewne fundamenty i powiedzieć parę dopowiedzeń. Mówiłem już w poprzednich konferencjach zarówno o modlitwie uwielbienia, jak i o modlitwie błagalnej. I zaznaczałem, i teraz chciałbym to też wyraźnie powtórzyć, że modlitwy błagalnej nie należy przeciwstawiać modlitwie uwielbienia, modlitwie chwalebnej. Też nie należy tych dwóch rodzajów modlitw jakoś kategorycznie rozdzielać, tak jakby one nic ze sobą wspólnego nie miały. No, choćby taki argument, że każda godziwa prośba zanoszona do Boga w jakiś sposób szerzy Jego chwałę. Też jak prosimy Boga o coś, to przez samą tę prośbę wyznajemy wiarę w Jego mądrość, potęgę, dobroć, miłosierdzie. Przez to też Go wychwalamy. A więc jak myślimy o tych różnych kategoriach modlitw, błaganie i uwielbienie, to ani tego sobie nie przeciwstawiamy, ani nie robimy tutaj radykalnego rozróżnienia, rozdzielenia. Nie zmienia to jednak faktu, że to rozróżnienie jest i ono jest użyteczne, że jednak czym innym jest modlitwa chwalebna, a czym innym jest modlitwa błagalna. I to rozróżnienie jest użyteczne zarówno w naszej komunikacji, jak chcemy powiedzieć komuś coś, na przykład w jaki sposób się będziemy modlić, jak też w naszym własnym myśleniu o naszej modlitwie. To rozróżnienie ma wartość, jest użyteczne, jakoś nam porządkuje myślenie o modlitwie. Można jednak oczywiście tych rozróżnień zrobić więcej, wprowadzić tutaj podziały, podpodziały, które będą bardziej szczegółowe. I ja to za ojcem Woronieckim zrobię, przy czym te podziały, o których powiem, one nie będą takie czysto teoretyczne, bo zawsze możemy dzielić włos na czworo i wymyślić sobie 150 kategorii modlitw, no ale możliwe, że nie miałoby to żadnej użyteczności. To jednak rozróżnienie, te podziały, które tutaj jeszcze dopowiem, one są praktyczne, one jeszcze lepiej porządkują nam rzeczywistość modlitwy. A zarówno tę kategorię modlitwy chwalebnej, jak i drugą kategorię modlitwy błagalnej możemy każdą z nich podzielić jeszcze na dwie mniejsze kategorie. A jakie możemy więc wyróżnić kategorię modlitwy chwalebnej? Ojciec Woroniecki tak to wyjaśnia. Chwaląc Boga, możemy myśl swoją zatrzymać na Jego nieskończonych doskonałościach i na tym ogólnym promieniowaniu Jego dobroci na świecie. Będzie to modlitwa chwalebna w najczystszej formie. Możemy jednak także zwrócić myśl do tych szczególnych dobrodziejstw, których Bóg rodzajowi ludzkiemu udzielił i udziela, i za to mu z głębi duszy cześć i dziękczynienie składać. Modlitwę taką nazwiemy dziękczynną. To jest cenna uwaga, że modlitwa chwalebna i modlitwa dziękczynna, dziękczynienie, to nie są dwa zupełnie różne rodzaje modlitwy. Zarówno czyste uwielbienie, jak i dziękczynienie to są modlitwy chwalebne. Posłuchajmy dalej. W miarę jak od ogólnych dobrodziejstw Bożych przechodzić będzie do bardziej szczegółowych, osobiście nas dotyczących, i modlitwa nasza będzie coraz bardziej nabierała tego charakteru dziękczynnego. Z chwalebnej stawać się będzie coraz bardziej dziękczynną. Gdy więc mówię na przykład tak: Boże, jesteś miłością, jesteś mądrością, wychwalam Ciebie, Panie, to jest czyste uwielbienie. A jak mówię na przykład: dziękuję, Panie, za to, że pozwoliłeś mi dożyć tego dnia, kiedy mogę wygłosić tę konferencję, to jest dziękczynienie.
Ale pomiędzy czystym uwielbieniem a czystym dziękczynieniem jest jeszcze całe spektrum modlitw chwalebnych, którym bądź to bliżej do czystego uwielbienia, bądź to bliżej do czystego dziękczynienia. Jakbym na przykład powiedział: jesteś dawcą mojej radości, chwalę Ciebie, Panie, to tej modlitwie jest blisko do takiej modlitwy: dziękuję Ci, Panie, za radość, którą mi dałeś. No, tu uwielbienie, tu dziękczynienie, ale blisko jest jednemu do drugiego. Możemy powiedzieć, że dziękczynienie i uwielbienie to tak jakby dwa końce takiego modlitewnego kija, ale pomiędzy tymi dwoma końcami jest jeszcze bardzo dużo stanów pośrednich, którym albo bliżej do jednego końca, albo bliżej do drugiego. No, to porównanie modlitwy do kija pewnie nie jest zbyt piękne, ale ufam, że w swym miłosierdziu tę niezręczność mi wybaczycie. Dwa rodzaje modlitwy chwalebnej. I podobnie w modlitwie błagalnej jest użyteczne wyróżnić dwie kategorie. Z jednej strony modlitwę przebłagalną, w której przepraszamy Boga za nasze nieprawości i błagamy Go o przebaczenie i w pewien sposób też czynimy zadość Jego sprawiedliwości. Oraz możemy wyróżnić modlitwę błagalną w węższym sensie, w której to prosimy Boga o nowe łaski. Podsumowuje to ojciec Woroniecki tak. Mamy więc cztery podstawowe formy modlitwy, które jednak zawsze mają w sobie cechy modlitwy chwalebnej, gdyż wszystkie przynoszą cześć i chwałę Bogu. Najpierw sama modlitwa chwalebna w czystej formie, skierowana do Boga bez myśli o sobie. Następnie modlitwa dziękczynna, chwaląca Boga za dobrodziejstwa nam okazane. Następnie przebłagalna, przepraszająca Go za nasze nieprawości. I wreszcie błagalna, prosząca o nowe łaski, dary i dobrodziejstwa. Jak już powiedziałem, to można jeszcze bardziej uszczegóławiać, jeszcze doprecyzowywać, tworzyć kolejne podziały, podpodziały, podpodziały i tak dalej. Tym się jednak już nie będę przynajmniej dzisiaj dalej zajmował. Cztery formy modlitwy mamy. Nie jest tak, że one wszystkie są jednakowo doskonałe. Nie jest tak, że one wszystkie są jednakowo konieczne. Wszystkie one jednak muszą w naszym życiu modlitwy znaleźć miejsce. Nie wolno nam zrobić czegoś takiego, że wybierzemy sobie jedną, dwie czy nawet trzy formy modlitwy, trzy kategorie, a jedną z tych czterech kategorii zupełnie zmarginalizujemy. W ogóle nie będziemy jej praktykować. Warto odnotować fakt, że wszystkie te cztery kategorie modlitwy widzimy w modlitwie samego Pana Jezusa. Przykładów można podać wiele, a myślę, że wystarczy, jak podam po jednym. W Wieczerniku Pan Jezus mówi do Ojca Niebieskiego o tym, że Go wysławia. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. To jest 17 rozdział Ewangelii Jana. Zresztą jest dla nas jasne, że całe życie naszego Pana Jezusa Chrystusa jest wielkim hymnem chwały Ojca. Łatwo sobie przypomnieć też fragmenty, kiedy Pan Jezus Ojcu Niebieskiemu składa dziękczynienie. Na przykład w opisie cudu rozmnożenia chleba i ryb czytamy: wziął 7 chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. W Ogrójcu na przykład zanosi Pan Jezus żarliwą modlitwę błagalną. Pamiętamy dobrze te słowa: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. A jeśli chodzi o modlitwę przebłagalną, to Pan Jezus oczywiście nie mógł przepraszać Ojca za swoje winy, bo żadnych win nie miał, ale prosił za swoich oprawców: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tych przykładów można podać więcej, też w całej Biblii różnych modlitw jest wiele, zwłaszcza w Księdze Psalmów, ale chyba nie ma takiej potrzeby, żebym więcej przykładów podawał. Ale w każdym razie, jeżeli u samego Pana Jezusa widzimy wszystkie cztery kategorie modlitwy, no to jaki mocniejszy potrzebujemy argument do tego, żeby przekonać samych siebie, że wszystkie one są ważne. Wszystkie one muszą znaleźć w naszym życiu duchowym miejsce.
A jakby ktoś sobie wybrał tylko niektóre, którąś z kategorii modlitwy wyrugował z życia, no to tak w praktyce wychodziłoby na to, że lepiej od samego Pana Jezusa wie, jak się należy modlić. No to byłby jakiś absurd. Przejdźmy w końcu do tego pytania, które zadałem na początku, do tytułowego pytania tej konferencji. O co powinniśmy się modlić? A jak zadaję to pytanie, to tu z jednej strony chodzi o konkretne intencje, tylko że intencji, które warto do Boga zanosić, to można by miliard wymienić, więc nie tylko o to chodzi, ale chodzi też o pewien porządek, wewnętrzny ład modlitwy. A myślę, że za kilka chwil będzie to jasne dla was, co mam na myśli. Nie jest tak, że wszystkie intencje są tak samo ważne. Nie jest tak, że wszystkie intencje są tak samo naglące, tak samo priorytetowe. I jest to istotne, w jaki sposób rozkładamy akcenty, aby nasze praktyczne rozłożenie akcentów na modlitwie było zgodne z tym, jaka jest obiektywna prawda o tych intencjach, co jest ważniejsze, a co mniej ważne, co bardziej naglące, a co mniej. Ojciec Woroniecki tak pisze. Pierwszym przedmiotem naszej modlitwy jest sam Bóg. Jego chwała, którą każdą czynnością naszej duszy winniśmy szerzyć. Od tego święcenia imienia Bożego kazał nam Chrystus modlitwę zaczynać, chcąc utrwalić w nas to głębokie przekonanie, że o to wielkie dobro całego świata przede wszystkim dbać powinniśmy. Każda przeto nasza modlitwa winna się podporządkowywać chwale Bożej, prosząc Pana zastępów tylko o takie dobra, które są w stanie w ten lub inny sposób przyczynić się do święcenia imienia Bożego na ziemi. Chwała Boża, o to nam chodzi, aby Bóg był chwalony, żeby był uwielbiany. W różnym stopniu różne dobra się do tego przyczyniają. Tutaj oczywiście nade wszystko trzeba powiedzieć o trosce o wieczne zbawienie nasze i innych ludzi. To jest najważniejszy element, o który możemy prosić dla szerzenia się chwały Bożej. Są też inne czynniki, inne wydarzenia, które przyczyniają się do chwały Bożej. Możemy na przykład powiedzieć, że przyroda swoim pięknem chwali Boga, choć sama jest nierozumna, ale w jakiś sposób do chwały Bożej się przyczynia. Nawet potępieni w piekle w pewnym sensie, wbrew swojej woli, do chwały Bożej się przyczyniają, bo ich wieczny los jest świadectwem o Bożej sprawiedliwości. Nie mamy jednak wątpliwości, że chwała oddawana Bogu świadomie, dobrowolnie, z miłości przez zbawionych w niebie znacznie więcej znaczy niż te formy szerzenia chwały Bożej, o których przed chwilą powiedziałem. Wieczne zbawienie. Nie ma żadnego innego dobra, które byłoby większe niż to. A skoro tak, to jasno stąd wynika, że właśnie to ma być podstawowa intencja naszych modlitw. Nie jest wszakże tak, że zbawiamy się sami własnym wysiłkiem. Wielka tu jest rola łaski Bożej, także tej, którą chce nam Pan Bóg dać przez naszą modlitwę. A jeżeli zaniedbamy tę modlitwę, to tej łaski nie otrzymamy. W tej wypowiedzi ojca Woronieckiego, którą zacytowałem, jest nawiązanie do modlitwy Ojcze Nasz, do tej pierwszej prośby, święć się imię Twoje. A zaraz po niej następuje druga prośba, prośba o Królestwo Boże. A naturalnie możemy w tej prośbie, przyjdź Królestwo Twoje, widzieć wołanie o nasze wieczne zbawienie. Oczywiście ta prośba ma jeszcze więcej znaczeń, można to rozszerzać, ale jest czymś dobrym i pożytecznym, jeżeli zawsze jak będziemy wypowiadać słowa modlitwy Ojcze Nasz, będziemy mówić przyjdź Królestwo Twoje, no to świadomie będziemy wiązać to wołanie o Królestwo Boże ze zbawieniem świata. To jako niejako przedłużenie tej prośby, święć się imię Twoje. Myśl o celu ostatecznym nieustannie powinna nam na modlitwie towarzyszyć. No, to trudno się z tym nie zgodzić, to jest jasne.
Zarazem jednak warto, żeby każdy z nas jakoś skonfrontował się z pytaniem, że skoro to jest przynajmniej w teorii jasne, że to jest najważniejsza intencja, to jest najważniejszy cel, wieczne zbawienie, to czy w praktyce to, jak się modlę, to o co się modlę, czy to odpowiada tej prawdzie o tej pierwszorzędnej wartości, najważniejszej możliwej intencji o zbawienie moje własne i innych ludzi? Zadajmy sobie to pytanie, zmierzmy się z tym pytaniem. Czy moja modlitwa w praktyce jest z tymi prawdami zgodna? Zbawienie wieczne jest celem. Wiemy jednak, że na drodze do tego celu jest wiele celów pośrednich. Celów, które w mniejszym lub większym stopniu potrzebne są do realizacji celu ostatecznego. Wiele jest też środków do tego, by do tego ostatecznego celu zbliżać się. I pisze w tym kontekście ojciec Jacek tak. Wszystkie więc łaski łączące się z naszym zbawieniem są koniecznym przedmiotem naszej modlitwy. Kto się nie modli o odpuszczenie grzechów, o światło wiary, o gorliwość i wytrwałość nadziei i miłości i o te wszystkie cnoty nadprzyrodzone, bez których nie ma pełni życia chrześcijańskiego, ten ich mieć nie będzie, a bez nich nie osiągnie zbawienia. Tutaj pierwszy raz ośmielę się w tych konferencjach poprawić ojca Woronieckiego, no bo mówi tak, że kto się nie będzie o to modlił, ten nie będzie miał tych łask. No trzeba powiedzieć, że może je otrzymać, jeżeli inni będą się za niego modlić. No tylko pytanie, czy przyjmie te łaski, czy je odrzuci. To jest oczywiście jakaś tajemnica sprzężenia ludzkiej wolności i działania Bożej łaski. A idźmy dalej. Nasze życie doczesne jest tylko drogą, ale zarazem aż drogą do życia wiecznego. A skoro tak jest, skoro do wieczności zmierzamy, krocząc po ziemskich drogach, to nie bez znaczenia jest to, że podlegamy wielu ziemskim uwarunkowaniom. Nasze postawy duchowe, nasze decyzje moralne, one nie są czymś zupełnie autonomicznym, podejmowanym tak zupełnie w oderwaniu od okoliczności zewnętrznych, od doczesności. A skoro tak jest, skoro to, co jest doczesne, wpływa też na nasze decyzje, które mają duże znaczenie na drodze do wieczności, to także modlitewna troska, w ogóle troska, ale także modlitewna troska o to, co doczesne, na ile ona współgra z dążeniem do wiecznego zbawienia, także jest czymś godziwym. Więcej, jest czymś dobrym. Zresztą nie potrzebujemy mocniejszego argumentu na rzecz tej tezy, jak to, że sam nasz Pan Jezus Chrystus polecił nam, abyśmy modlili się o chleb powszedni, a więc żebyśmy prosili Boga o to, co jest nam w życiu doczesnym potrzebne. Oczywiście zawsze zdając się na Jego wolę, a więc i na to, że z sobie znanych powodów może odpowiedzieć na naszą modlitwę inaczej, niż byśmy sobie w swej małości życzyli. Może nie od razu, może w inny sposób. Zawsze w tym duchu mamy się modlić, bądź wola Twoja. Ale w każdym razie modlitwa w sprawach doczesnych też jest czymś dobrym. W ogóle każda godziwa, doczesna intencja może stać się przedmiotem modlitwy. Byleby ona była podporządkowana nadprzyrodzonym celom człowieka. Wolno więc człowiekowi, tak pisze ojciec Woroniecki, starać się zwiększyć swój majątek i modlić się o to, o ile pragnie tą drogą zdobyć dla siebie i rodziny silniejsze podstawy życia moralnego. Teraz ciekawy przykład. Wolno kobiecie chcieć się podobać i modlić się o to, jeśli tą drogą pragnie zdobyć towarzysza życia, stworzyć rodzinę i spełnić te obowiązki, które Bóg włożył naród ludzki. A takich przykładów można oczywiście podać znacznie, znacznie więcej. Nawet bardzo doczesne sprawy, zarówno te wielkie, jak i te błahe, można podporządkować naszemu celowi ostatecznemu. Byle to było autentyczne, nie jakoś tam jedynie naciągane. Możemy też powiedzieć o pewnych skutkach modlitwy zanoszonych w sprawach doczesnych,
które być może nie są bezpośrednio zamierzone przez osobę, która się modli, ale też są ważne. Po pierwsze, jak człowiek powierza Bogu swoje sprawy doczesne, to będzie bardziej skłonny do wyborów moralnie dobrych. Przykładowo, jak ktoś prowadzi firmę i powierza sprawę rozwoju tej firmy Bogu, dużo się modli w tej sprawie, no to raczej trudno sobie wyobrazić, żeby potem robił jakieś przekręty, oszustwa. Przecież powierza to Bogu, z Bogiem to przeżywa. Zarówno z powodów psychologicznych, jak i nade wszystko z powodów nadprzyrodzonych, mniej będzie skłonny do tego, żeby wybierać moralne zło. A po drugie, w trakcie tej modlitwy i dzięki tej modlitwie zanoszonej w sprawach doczesnych możemy lepiej się przekonać, lepiej poznać to, w jakim stopniu i czy w ogóle te nasze intencje da się zharmonizować w nasze dążenie do wiecznego zbawienia. A to nie zawsze jest oczywiste, bo pewnie każdy z nas ma to doświadczenie, że nie zawsze łatwo jest nam poznać, czy mamy szczere intencje, czy jednak nasze intencje są jakoś zanieczyszczone. Czy jesteśmy autentyczni, czy jednak popadliśmy w jakąś grę pozorów, w jakieś udawanie. Nie zawsze to jest oczywiste. Przy okazji modlitwy możemy zbliżać się do tego, żeby to wszystko poznawać w Bożym świetle. A jeszcze raz na koniec tej części konferencji podkreślę to kryterium, że wtedy możemy się o coś modlić, gdy da się to podporządkować dążeniu do wiecznego zbawienia. A gdy dana intencja w żaden sposób nie może być podporządkowana dążeniu do wiecznego zbawienia, to takiej modlitwy do Boga zanosić nie wolno. To nie tylko będzie nieskuteczna modlitwa, ale ona będzie chyba nawet obrażać Boga. Nie jest to jednak wszystko, co na temat intencji modlitwy możemy powiedzieć, bo osobny rozdział poświęca ojciec Woroniecki temu, o co powinniśmy modlić się dla innych. Oczywiście to, co powiedziałem do tej pory w dużej mierze, czy nawet prawie że w całości, także odnosi się do tej kwestii. Ale jednak nie jest tak, że to są pytania, które mają zupełnie identyczne odpowiedzi. To pytanie, o co modlić się dla siebie samego i o co modlić się dla innych. A czemu to nie są identyczne odpowiedzi? Czemu to są jednak dwa w jakiejś mierze różne zagadnienia? Choćby z dwóch powodów. Po pierwsze, ja jestem jeden, a ludzi innych są miliardy. Więc jest pytanie, za kogo się mam modlić, jak rozkładać akcenty? To jest pytanie, które nie ma odpowiednika w odniesieniu do mojej modlitwy za siebie samego. Po drugie, są też takie intencje, które mają stricte społeczny charakter. Na przykład o pokój na świecie. Znowu, to nie jest intencja, która miałaby jakiś bezpośredni odpowiednik w moim własnym życiu jako indywidualnej jednostki. A już same te dwa powody powodują, że warto poświęcić trochę czasu osobno na rozważenie tego zagadnienia, o co modlić się dla innych ludzi. Ale znowu, zanim powiem o tym więcej, to wpierw parę słów w sprawie bardziej fundamentalnej. Otóż, dlaczego w ogóle mamy się za innych modlić? Przecież ktoś mógłby powiedzieć tak, że niech każdy modli się za siebie samego, to jak każdy się będzie za siebie samego modlił, to ostatecznie ilość modlitwy przypadającej na osobę będzie taka sama, więc na jedno wyjdzie. Że po co ja mam kupować tobie prezent, a ty kupisz mi, skoro każdy sam sobie może kupić prezent i na jedno wyjdzie? No, nie trudno jest odpowiedzieć na taki dość prymitywny zarzut. Sam go wymyśliłem, co może nie jest dla mnie bardzo czymś chwalebnym, ale po pierwsze, no, choć teoretycznie każdy mógłby za siebie samego się modlić, to wiadomo, że w praktyce nie każdy to robi, więc ten argument bazuje na jakimś bujaniu w obłokach. Nie odnosi się do prawdy o życiu, o świecie, o ludziach. Nie trudno też praktykę modlitwy za innych ludzi uzasadnić pragnieniem większej chwały Bożej, od tego, żeby jak najwięcej osób było zbawionych zgodnie z wolą Bożą.
Ale do tego wszystkiego warto jeszcze uzasadnić jedno znacznie mniej oczywiste uzasadnienie. Ono przy okazji będzie dla nas pewną latarnią wytyczającą kierunek naszych intencji. A chodzi mianowicie o pewną społeczną solidarność, tyle że w dziedzinie duchowej. Tak jak wtedy, gdy mówiłem za ojcem Woronieckim o uzasadnieniu modlitwy błagalnej i odwoływałem się do społecznej natury człowieka, do tego, jak nas Pan Bóg stworzył, to tak i tutaj możemy się do tego odwołać, że dał nam Pan Bóg naturę społeczną, tak nas stworzył, tak nas wymyślił. Chciał, żebyśmy byli, żyli wśród innych ludzi. I jest tak, że nasz rozwój od najmłodszych lat jest czy to bezpośrednio, czy pośrednio zależny od bardzo wielu osób. Żyjemy w społeczeństwie, w całym konglomeracie zależności. I w tym konglomeracie zależności nieraz współpracujemy z innymi ludźmi, nieraz potrzebujemy ich pomocy. Tak jest, nie da się tego zakwestionować. Wynika to z Bożego zamysłu wobec nas. Ale uwaga, ta wynikająca z Bożego zamysłu wobec człowieka zależność jednych od drugich, ona nie dotyczy tylko spraw doczesnych. Ona dotyczy także spraw duchowych. Porządek nadprzyrodzony, tak pisze ojciec Woroniecki, nic tu nie zmienia. Owszem, on też, przystosowując się całkowicie do społecznej natury człowieka, przybiera społeczne kształty Kościoła i wszystkie podstawowe prawa życia społecznego. Nasze wzajemne modlitwy jednych za drugich są zastosowaniem w porządku nadprzyrodzonym tej konieczności pomagania sobie nawzajem, która w samej ludzkiej naturze jest złożona. Tak jak w sprawach doczesnych, czymś, czego możemy oczekiwać, jest pewna solidarność społeczna. To na przykład, że jak ktoś jest bardzo bogaty, to możemy oczekiwać, że część ze swojego bogactwa będzie ofiarował tym, którzy są bardzo biedni. To tak też podobnie możemy mówić o konieczności pewnej solidarności między ludźmi w dziedzinie duchowej. A skoro dobro, o które tutaj się rozchodzi, ostatecznie chodzi o wieczne zbawienie, to dobro jest większe niż jakiekolwiek dobro doczesne. To stąd wniosek, że wymóg solidarności w sprawach duchowych jest jeszcze mocniejszy, jeszcze bardziej naglący, jeszcze bardziej obowiązkowy niż ten obowiązek solidarności w sprawach doczesnych. A tak jak w odniesieniu do spraw doczesnych miłość powinna mieć w sobie pewien porządek, tak też jest i na polu modlitwy. Kilka lat temu to był taki popularny temat w mediach katolickich, ten porządek miłości, łacińskie ordo caritatis. To taka zasada, która określa, jak postępować wtedy, kiedy mamy ograniczone zasoby, na przykład czas, energię, pieniądze, a potrzeby bliźnich są większe niż te dobra, którymi możemy dysponować. Że mam 100 złotych, a 100 ludzi woła o 200 złotych. To jak jednemu dam, to drugiemu nie dam. Jak jednemu dam dużo, to drugiemu nie dam wcale. Cokolwiek zrobię, to i tak będzie źle. Tak mógłby ktoś powiedzieć i rozłożyć ręce, załamać się. Ale oczywiście nie jest tak, że nic sensownego nie da się zrobić w tej sytuacji. Namysł Kościoła, namysł moralny podaje pewne kryteria, jak w takich sytuacjach postępować. Jak nadać swojej miłości porządek, żeby zrobić jak najwięcej tego dobra, do którego Pan Bóg od nas oczekuje. To oczywiście nie jest konferencja o tej zasadzie, ordo caritatis, dlatego ja nie będę szczegółowo jej omawiał, ale tyle powiem, że choćby takie dwa kryteria są w niej obecne. Po pierwsze, że im ktoś jest mi bliższy, tym bardziej pomoc jemu jest priorytetowa. On ma większe prawo, większe pierwszeństwo w przyjmowaniu mojej miłości. Pomoc jemu jest czymś bardziej obowiązkowym, bardziej priorytetowym. A po drugie, osoby, które są w skrajnej potrzebie, mają pierwszeństwo przed tymi, które nie są w skrajnej potrzebie, nawet jeżeli te osoby w skrajnej potrzebie nie są nam jakoś szczególnie bliskie.
A oczywiście tę zasadę można omówić znacznie bardziej szczegółowo, rozpisać to wszystko. W tym momencie nie jest nam to jednak potrzebne. Ale dlaczego w ogóle o tym mówię, o tej zasadzie porządku miłości? Otóż dlatego, że tak jak wtedy, gdy rozdajemy jałmużnę, tak jak wtedy, gdy poświęcamy innym swój czas i w wielu innych sytuacjach ten porządek miłości jest potrzebny, tak też ta forma miłości, jaką jest modlitwa, ona też ma mieć w sobie pewien porządek. W praktyce, jak to zrealizować? No, także na pewno szczególnie naglącym obowiązkiem jest dla nas modlitwa za osoby, które z różnych powodów są nam szczególnie bliskie, są szczególnie z nami związane. Tutaj chodzi zarówno o więzy krwi, też o więzy przyjaźni. Chodzi też o więzy wynikające z otrzymywania od innych ludzi jakiegoś dobra, więzy wdzięczności, szczególnie też więzy wynikające z wdzięczności za dary duchowe. Jak wiemy, że ktoś się za nas szczególnie dużo modli, albo ktoś na naszej drodze wiary odegrał szczególną rolę, szczególnie nam pomógł na drodze wiary, to on ma szczególne prawo do naszej modlitwy, a my mamy szczególny obowiązek, żeby za te osoby, które na różny sposób są z nami związane, są nam bliskie, szczególnie bliskie, mamy szczególny obowiązek modlitwy za te wszystkie osoby. Są też inne osoby, no, częściowo ta grupa pokrywa się z tą przed chwilą przeze mnie wymienioną. Inne osoby, z którymi opatrzność Boża szczególnie nas związała, więzami czy to duchowymi, czy nadprzyrodzonymi. Ci, wśród których żyjemy, pracujemy i oni powinni być w naszych modlitwach obecni. Ale i to nie koniec. Posłuchajmy, o czym ojciec Woroniecki przypomina, co chyba nie jest bardzo popularne. Tak pisze. Jest jeszcze jedna kategoria osób, co do której mamy szczególne obowiązki modlitwy. Są to nasi wrogowie lub, jeśli dzięki Bogu wrogów nie mamy, nasi przeciwnicy. Ci wszyscy, z którymi coś nas poróżniło, do których jesteśmy skłonni mieć pewną niechęć. A dlaczego tak? Dlatego, że po prostu tak nakazał nam Pan Jezus. Zbyt łatwo zapominamy, pisze dalej ojciec Jacek, zapominamy o tym, że w nauce Chrystusa Pana nie wystarcza w stosunku do takich osób stanowisko tylko negatywne, nie robienie im zła, nie mszczenie się na nich, nie odpłacanie im złem za złe. Chrystus żąda od nas względem nich pozytywnych czynów miłości i w tej czynnej miłości nieprzyjaciół widzi charakterystyczną cechę swej nauki w porównaniu z niezdolną do tego etyką Starego Testamentu. Tutaj jest oczywiście odwołanie do kazania na górze. To jest 5 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus mówi między innymi to: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. A modlitwa za nieprzyjaciół to nie jest jakaś tylko zachęta czy jakaś propozycja dla ambitnych, ale to jest przykazanie dane nam przez Pana Jezusa. Przykazanie, które domaga się tego, aby każdy z nas bardzo poważnie je potraktował. A ze swojej strony chciałbym jeszcze na koniec dodać dwie intencje, które są niewątpliwie ważne, a zarazem chyba niespecjalnie popularne. Pierwsza to pewnie niejednemu mogłaby się wydawać trochę cudaczna, a jest nią modlitwa za celebrytów. Nasi bracia i siostry, którzy obracają się w świecie wielkich pieniędzy, sławy, medialnej popularności, są na pewno szczególnie narażeni na bycie bombardowanymi pokusami tego świata. A skoro szczególnie są bombardowani pokusami, to szczególnie modlitwy potrzebują. A zarazem
Troska o nich to jest też troska o wielu innych ludzi, zwłaszcza młodych, którzy są wpatrzeni w tych znanych, lubianych, słynnych. Oczywiście to wpatrzenie w celebrytów nieraz nie ma zbyt zdrowego charakteru, ale w każdym razie chyba nie mamy wątpliwości, że jak ktoś, kto jest bardzo znany, medialny, nawraca się ku Chrystusowi, to może więcej ludzkich serc skłonić ku Bogu niż nawet 100 wygłoszonych sambownych kazań. Ale to może być naprawdę wielka wartość, to żeby komuś, kto cieszy się dużą popularnością, uprosić żarliwą miłość do Chrystusa i odwagę do tego, żeby dawał o Nim świadectwo. Aby on sam był blisko Niego i by przy okazji wiele innych osób do Chrystusa pociągał. A druga intencja, którą chciałbym wyróżnić, jako że jest bardzo ważna, a chyba mało obecna w przestrzeni Kościoła, to jest modlitwa o świętych biskupów. Bo o nowe powołania kapłańskie to jeszcze jakoś się modlimy. Są dni modlitw o powołania. Słyszymy co jakiś czas to wezwanie Pana Jezusa. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Więc siłą rzeczy, choćby w modlitwie powszechnej, te intencje są jakoś obecne. Choć pewnie za mało. Ale ta modlitwa o świętych biskupów, to bardzo rzadko słychać coś takiego. A ja sam o tej intencji myślę stosunkowo od niedawna. A nawet mogę podać konkretny dzień. To był 7 grudnia 2022 roku, kiedy to zachwyciła mnie kolekta, którą Kościół umieścił w formularzu mszalnym na wspomnienie świętego Ambrożego. Modlimy się w liturgii mszy świętej tego dnia we wspomnienie świętego Ambrożego tymi słowami. Boże, Ty nam dałeś świętego Ambrożego, biskupa, jako nauczyciela katolickiej wiary i mężnego następcę apostołów. Wzbudź w swoim kościele biskupów według Twego serca, aby nim rządzili mężnie i roztropnie. Wzbudź w swoim kościele biskupów według Twojego serca. Jakże to jest piękna prośba i niewątpliwie bardzo, ale to bardzo ważna. Jest wszakże jasne dla każdego, kto choć trochę orientuje się w życiu Kościoła, że trudno, aby był piękny, jaśniejący blaskiem prawdy Chrystusa Kościół bez świętych biskupów. A nawet jeden dobry biskup może bardzo wiele dobrego zrobić dla ewangelicznej odnowy Kościoła, a ostatecznie dla zbawienia wielu dusz. Niech i ta intencja będzie w naszych modlitwach obecna. Na tym dzisiaj zakończę. Tak myślę, że jest chyba tak, że to są takie treści, które mogą i powinny rodzić w nas konkretne pytania. Wiele pytań. Jak to zastosować? Co w modlitwie dodać? Co odjąć? Co przeformatować? Co przeorganizować? Ja z tymi pytaniami będę chodził, będę to rozważał. Także i sobie i Wam, moi drodzy, życzę owocnych rozmyślań. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.